Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DermonexTow i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Słuchajcie, na początku tego odcinka, zanim go na dobrze zaczniemy, to małe ogłoszenie, dlatego że podczas E3 na kanale filmy się pojawiać nie będą, po prostu nie wyrobię się z ich nagrywaniem, jednocześnie ogrywając i restreamując konferencję. No ale was na te streamy z właśnie E3 zapraszam, już one powinny być, wydarzenia do nich publiczne. Pierwszy z nich już w sobotę o godzinie 18 zaczynamy w tym roku od EA Play, jak tak naprawdę co roku. No i generalnie dokładniejszą rozpiskę tego, jak te konferencje po sobie będą następować, znajdziecie gdzieś tam na kanale. No a jeśli chodzi już o samego Kingdom Come'a, to przyzwijmy sobie naszego siwka i zaczniemy ten odcinek od tego, że spróbujemy odnaleźć tego zaginionego konia, który gdzieś tam sobie poleciał w sinodalny i musimy go wytropić. Nie wiem, czy to będzie proste, czy to będzie trudne. Także wybaczcie, jeżeli będzie troszeczkę mój głos gdzieś albo zniekształcony, albo nie wiem, będzie coś ogólnie trochę inaczej niż zwykle, ale jest po prostu bardzo gorąco. Czy panowie są agresywni? Cześć. Kim wy jesteście? Oh yeah! Oh yeah! Kumani. Będzie długo droga! Co się stało? No fajnie, że kumani, ale czemu oni tutaj są? Nie wiem. No nic, no dobra, musimy z nim zawalczyć, on ma tarczę. Okej, dobra, zblokujemy go sobie. Okej. Dobra. Skąd tu kumanowie? Nie mam bladego pojęcia. Jestem trochę też ranny, to mi na pewno nie pomaga. Czego tutaj są kumani? Okej, dobra, jakoś tam go trafiłem. Okej, no dosyć mocny wpierdol ode mnie go, no jak dostaje. Ała, co jest? Halo. Kurwa, ma gdzieś jest łucznik. Chyba. Bo bardzo mocno oberwałem. A może z tego młotka? Bo ja mogę nie mieć za bardzo odporności na takie ataki, jakie on ma. Ale dobra, dajmy mu, kurwa, grad ciosów. Jest tam łucznik? Chyba tak. I to ten łucznik jest dużym problemem, bo on mnie zaraz może zajebać. O kurwa, dobra, mamy problem, wiecie co? Spróbujemy się z nim postrzelać. Okej, nie trafił. No halo. Kurwa, macie, jak to zrobić? Mam za mało życia, żeby z nim próbować jakoś bardziej otwartej walki, mam wrażenie. O, dobra. Nie, kurwa, macie, dostanę zaraz, fuck. Dawaj, siwek, jedziemy. Spróbujemy go obkrążyć, on mnie na koniu powinien mieć dużo mniejszą szansę na trafienie. Mnie działo nie jest, halo. Kurwa, zgubiłem kumana po drodze. Halo, panie kuman, gdzie pan jesteś? Tu pan jesteś, kurwa. Dobra, siądźmy z konia. I musimy chyba pocisnąć na jolo, bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie. Gdzie on jest? Kurwa, gdzie on jest? Halo, gdzieś tu był. A, poddał się, o Jezu, dobra. All right, you can go. Hear me? Go! But leave the weapon, got it? Jó, csak várjál. Legközelebb Mislikbe aprítalak. Tak, nie wiem, o czym ty tu pierdolisz. Zostawię ten toporek i spierdalaj. Jezus Maria, dobra, to było tylko ryzykowne. Nie powiem. Skąd ci kumani tutaj, kuźwa mać? No jakiś niewielki oddział, ale... Dobra, jeszcze tak, tych zabitych bym sobie przeszukał. Zawsze to może parę groszy. O właśnie, grosze bierzemy całe. O, jak siedzenie przy okazji sobie weźmiemy. Już tam tych zbroi od nich to nie będziemy brać. Gdzie ten drugi padł? Też gdzieś tutaj. W okolicy. Kurczę, niestety Henryk jest trochę mocno ranny. Ja chyba nie mam żadnych medykamentów. I nie wiem, gdzie ten jeszcze jeden gościu padł. Dobra, jebać go w takim razie. Zajmijmy się questem. Mam nadzieję, że już bez większych przerw na walkę. Tylko, że mnie tamten walnął tym całym buzdyganem czy czymś tam. No dobra. Musimy dojechać tutaj na rozdroża. This will be the crossroads. So where did Pi go? To jest bardzo dobre pytanie. Wiecie co, tutaj jakby... To jakby jakieś takie ślady widać?
Poczekajcie, to mój koń zostawił te odciski? Trochę mam wrażenie, wygląda jak ślady konia. Bo tu tego nie widać, no tutaj niby też coś, nie, to nie słucha ślady konia. Czy quest mi cokolwiek powie? Quest mi nawet nie powie, w którą stronę ewentualnie szukać. Cholera. No znalezienie go może być delikatnie problematyczne, że tak powiem. Bo nie wiem, czy my tak po prostu... No on gdzieś musi być tak po prostu w świecie gry. I my go musimy tak po prostu odnaleźć. No ale gdzie on mógł pojechać, to ja nie mam bladego pojęcia. Chyba wrócimy się na to rozdroże, wiecie? Wróćmy się na rozdroże i może poszukajmy jakichś jednak śladów. Zejdziemy z konia i wtedy się rozejrzymy dokładniej. Bo tak stąd to tak nie do końca w ogóle to widać. I zaraz zobaczymy, czy ewentualnie uda nam się tego naszego siwka wytropić. Gdzież to skrzyżowanie? Daleko gdzieś, kurczę, odjechałem od niego. Dobra, jesteśmy... Mamy to miejsce. Zejdźmy. Czy cokolwiek tutaj będzie mi w stanie jakkolwiek podpowiedzieć? Chyba nie. Nie widzę tutaj też żadnych śladów. Ani niczego takiego. Cholera. A, użyj. Still fresh. Aha, dobra, czyli to jest gówno jego. Czyli dobrze, myślałem, że to jakoś takoś nam wskaże drogę, ale czy on poleciał jakoś na przełaj, czy jednak drogą? Okej, czyli mamy generalnie jechać za gównem, tak? Świetnie. No to tak jakby w tą stronę, no nie wiem, on... Mam wrażenie, że koń to by raczej w las luźno nie odbiegł. Tak mi się wydaje. No nic, dobra, wypatrujmy gdzieś na ziemi kolejnych placków. Podejrzewam, że one będą gdzieś na jakichś skrzyżowaniach. No nie wiem, zobaczymy. O, widać, proszę, mamy. Dobra, czyli pojechał tędy. Znaczy, pobiegł tak właściwie. Tutaj nic nie widać. Okej. Tutaj jakby jest. Czyli co, gdzieś w tą stronę? No nie wiem. Dobra, podjedźmy kawałek tutaj. I... What the hell? Okej, nie wiem dlaczego na chwilę mi zniknęła gra z monitora. Na szczęście widziałem, że na nagraniu chyba widać tego nie było. Dobra, tutaj tego łajna nie widać. Czy tutaj widać? Nie. No to mamy jakiś grób, który ewentualnie moglibyśmy rozkopać, ale mnie to nie interesuje, nie, dobra. Czuję, że źle po prostu pojechałem. Cofnijmy się. Tak, gdzieś tutaj to widziałem. No nic, pojedźmy w tą stronę, zobaczymy, czy tutaj kolejne znajdziemy. Bo stąd raczej nie przyjechałem. No nic. Ciekawy, bardzo pasjonujący quest generalnie. No póki co na dole nic nie widać, ale one raczej... Tutaj coś? Nie, to kamienie. Home. O, dobra, coś jest. Tak, placek, dobra, czyli ten typ, okej. Chyba raczej się nie cofam. O, jakiś człowieczek. Elo, mordo, widziałeś może jakiegoś konia? Cześć. I hope I can be of help to you, knight. Have you seen a horse running loose? A dappled grey? I have indeed. Or at least I did see a riderless horse gallop through here.
It went too fast for me to be sure of the color. Where did you see him? A short distance down the road, there's a brook. I was there fetching water when that horse gave me the fright of my life. And where did he run onto? Well, he splashed about and then ran upstream into the woods. Much obliged. My pleasure. Good luck in your search. May the Lord watch over you. Okej, okay, dobra, czyli mamy już troszeczkę bardziej dokładne wskazanie. Czyli mamy lecieć nad strumień i ewentualnie później w górę strumienia, bo tam siwek pogalopował. No dobra. To chodźmy w takim razie. Teraz już na szczęście mamy trochę oznaczone na mapie, czyli nie jest źle. Mamy już strumień. No dobra, to w takim razie biegniemy w tą stronę. Dalej. Tam już na szczęście gra mi pokazuje mniej więcej dokąd mam się dostać, także tutaj nie muszę zwracać na nic uwagi po drodze. Tyle dobrego. Bo i tak przy samym strumieniu za bardzo się poruszać nie możemy, bo jest tam troszeczkę zarośnięte to wszystko. Tak, bo ten zielony to jest dalej ten quest, tak? A, dobra, tylko to... okej. Okay. Czyli dobrze by chyba było jednak być przy tym strumieniu. Dlatego, że siwek jest niby gdzieś tutaj. Chociaż póki co to go nie widać. Dobra, jedźmy na razie wzdłuż. Trochę oczywiście pominąłem już tego strumienia, także on gdzieś tam mógł być. Dobra, przejdź mi tutaj mój siwku. Ho. Tylko pytanie, czy my go znajdziemy już tutaj, czy tutaj... Muszę poszukać więcej wskazówek. Bardzo dobre pytanie. Okej, tam jakiś ten turniej w ratajach się zakończył. Jest koń, dobra. Chodźmy tutaj. Dzień dobry. Wow, ktoś mnie atakuje. Skąd? Co jest, halo? Czego ty mnie bijesz? Kimś ty jest? Czegoś mnie napierdalasz? No chodź tu. O ty kurwa, jebany unik zrobił. Kim ty jesteś i czemu żeś mnie pobił, węglarz? Ciul cię wie. No nie wyciągnę tego z niego, bo... Nie chcę ten... Dobra, tam grosze mu zab... Jak ja tego nienawidzę! Oddajmy mu wszystko, co mu ukradliśmy, poza oczywiście groszami. Coś jeszcze mu zabrałem? Tak. Pitna woda. Nie chciałem tego robić, sorry. Suszone mięso, suszone owoce, sztylet. Dobrze, że tego sztyleta nie wyciągnął. Dobra. Przepraszam, że cię rozebrałem, ale niestety tak ta gra działa. Kurwa, który siwek jest teraz który? To jest ten nasz siwek, którego mam przyprowadzić. Dobra. To w takim razie wracamy do stadniny. Czyli aż tam. I czy możemy tutaj, no niby byśmy mogli szybko podróż wziąć, ale... Szybko podróż tak trochę nie po drodze i w ogóle się nam... Popsuło jedna rzecz nie mogę ustawić dobrze, także poczekajcie, muszę tutaj zmienić sobie to na pełen ekran, potwierdzić, zapisać zmiany. To chyba powinno pomóc. Nie, wraz gdzieś jest to zbugowane. No dobra, ale to w miarę pociśniemy sobie w tamtą stronę. W takim razie już tak, że tak powiem normalnie, tylko tak, to będzie tam, gdzie to A jest, tak? Bo to się nam nakrywa, dobra. To jedziemy, naszego siwka tam zostawimy. No tutaj niestety koń za nami podążać sam nie będzie, a może i to dobrze, bo jakby tak miał podążać, to byś pewnie bugował jak cholera. Nie ogarniam tylko, dlaczego tamten węglarz mnie zaatakował, no ale jak mówię, nic z niego nie wyduszę, bo go pobiłem, znaczy on mnie zaatakował, no to go pobiłem i tak go pobiłem, że aż zemdlał. Także niewiele z niego nawet mógłbym wyciągnąć. Jeśli chodzi jeszcze w ogóle o jedzenie, zajmijmy się może trochę Henrykiem, bo on jest strasznie teraz mocno sponiewierany. Zjedzmy sobie dwie były, bo one nam się już psują troszeczkę. Niestety nie mam nic, co by mi przywróciło życie, co jest trochę problematyczne. Będziemy musieli po prostu pojechać do jakiejś karczmy, wypocząć, zregenerować siły i to chyba zrobimy sobie w następnej kolejności, bo potrzebujemy tego mocno dosyć.
Ale to zobaczymy. W ogóle wszedł update do tej gry i w końcu naprawiło się te bardzo długie ładowania terenu, wszystkiego. Bo jak widzicie teraz, gra już wygląda bardzo ładnie, się normalnie doczytują wszystkie tekstury i tak dalej, nie ma z tym problemów. Także naprawdę, no na szczęście twórcy się postarali, jakoś to naprawili i bardzo dobrze. Szkoda, że dopiero teraz, bo od połowy serii ta gra dopiero będzie dobrze wyglądać i dobrze działać. No ale cóż, a to dlatego, że wyszedł w ogóle nowy dodatek zatytułowany A Woman's Slot. Ja go nie mam kupionego, ale być może kupię go tam kiedyś i go sobie przejdziemy. Ale oczywiście na początku skończymy sobie podstawkę. I co ciekawe, w tym dodatku w ogóle gramy jako Teresa. To jest ciekawe. No ale to gdzieś tam mówię, kiedyś w przyszłości. Kiedyś w przyszłości sobie to ogarniemy. A teraz chodźmy tutaj. Gdzie tu macie wjazd, pany? Tu macie aż wjazd, dobra. Przepraszam panią. Okej. I co, tak po prostu mam go tutaj zostawić? Czy w jakimś konkretnym miejscu? Ja bym proponował wjechać nim jednak na jakieś pastwisko, na przykład tutaj go sobie zostawimy z innymi konikami. Dobra. Coś jeszcze mamy zrobić? Tak, musimy tutaj pogadać z tym koniuszym. Gdzie on jest? Tu on jest. Witam ciebie bardzo serdecznie. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I found pie for you. Dear God! What a relief! Between ourselves, he was none too cheap. I don't know what I'd have done if he was gone for good. Here's something for your trouble. Thank you. Just try not to lose him again. We'll do our best. No dobra. Nie, to tego myślę nie musimy. Mogą porozmawiać o interesach, ale czy ja mam coś do sprzedania? Raczej nie. Dzięki. Dobra, to co? Wsiądziemy sobie w takim razie teraz na tego siwka, czy tam tego... No, tego konia, którego mamy zabrać, tak? Bo to tego mamy zabrać, tak. Want me to sing? Definitely the first horse I've ever serenaded. The horses come roaming in the merriment of May. The apple tree there. First one is brown and second is grey. But shall I ride to my maiden so fair? Well, you still gonna throw me off? Gdzieś się widzę, twórcy pogorszyli, że tak powiem, jeśli chodzi o głos Henryka tutaj z pierwszej osoby. Strasznie jakoś on dziwnie brzmi. Ja muszę sobie naprawić, kurczę mać, ten muszę sobie naprawić tą mapkę, bo inaczej będzie mi to bardzo przeszkadzać i utrudniać grę, dlatego ja muszę sobie tutaj troszeczkę poklikać. U was to oczywiście nic nie zmienia, ale u mnie to zmienia dużo, bo kiedy sobie przełączyłem na ten bez ramek, to się jakby no, zrobiła gra na 1/4 ekranu. Co tu w ogóle mamy? Nowe zadanie DLC. O, to ciekawe. No dobra, w każdym razie, tu w ogóle co mamy? A, tu mamy misję główną, to nie, na razie nie, wrócimy sobie na Talmberg. I w Talmbergu również wypoczniemy, zregenerujemy sobie troszeczkę to nasze zdrowie, bo mamy tylko 35. No i później, nie wiem co będziemy robić, zobaczymy, być może w końcu pociśniemy troszeczkę ten wątek główny, chociaż teraz go tak zaczynać, bo dzisiaj nagrywam tylko ten jeden odcinek, bo mi tego jednego odcinka brakuje przed E3, jak mówiłem, przez E3 będzie przerwa w regularnych odcinkach, za to będą zapisy z konferencji, na które jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo się przyłożyłem w tym roku, mam nadzieję, że wam się te streamy spodobają, bo troszeczkę posiedziałem nad tym, żeby grafikę przygotować na nie. Dobra, mamy go zapewne odstawić tam do stajni, także chodźmy. Dobrze by też było w sumie spędzić noc na jakimś może lepszym posłaniu, ale w sumie tutaj nie jest aż tak źle. Także stawmy go tutaj. Dobra. Jakaś animacja będzie, czy tak tylko po prostu gra będzie musiała się przeładować? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zbaguje jak ostatnio, na szczęście nie. Gra została zapisana jeszcze, dobra, i widzę, że konik nam zniknął. No dobra, trudno, a my w każdym razie, jak mówiłem, idziemy sobie wypocząć. Także chodźmy tutaj do naszego posłania na Tronberku. Sani zapis, bo zdecydowanie tego potrzebujemy i potrzebujemy sobie zregenerować zdrowie, także prześpijmy się długo, 9 godzin. Tak, żeby tego zdrowia nam Henryk jak najwięcej odzyskał. To jest niestety słabe łóżko, czyli podejrzewam, że nie odzyska tyle, ile mi tutaj gra pisała, tylko chyba 50% tego, bo tak rozumiem działa komfort, że on jakby zmniejsza
te modyfikatory, które tutaj są. Chociaż nie jestem pewien w sumie. No może i nie, no na pewno nie o 50% chyba zmniejsza. No w każdym razie jakoś to tam na pewno zmniejsza, bo nie, dobra, zdrowie nam się zrobiło na 90, tak jak chcieliśmy. Dobra, starczy. Starczy spania. Henryk w miarę wypoczęty i w miarę zregenerowany, jeśli chodzi o życie, także nie będzie problemu z ewentualną jakąś walką. Zjedzmy sobie śniadanie. Tutaj weźmy sobie ekwipunek, jadło, no i dziabniemy sobie precelka plus jednego syra. Dobra, i starczy, jesteśmy na jedzeniu ładnie. Tu mamy wyjście, prawda? Prawda. Dobra, no to jak mówiłem, nie wiem co teraz będziemy robić, bo nie chciałbym zaczynać już żadnego questa. Z naszym tutaj ukochanym panem. Z naszym panem zającem. Cholera. Tutaj na razie to już są rzeczy, w których nas chyba nigdzie nie było. Czyli musielibyśmy się udać w to miejsce, gdzie już nas nie było. Tu jeszcze ewentualnie to jest gdzieś tam w Przybysławicach w Skalicy. Tam to mamy. Dobra, wiecie co, bo nie chce mi się robić tego z tym Janem Zającem, to jest też, myślę, jeszcze trochę większa rzecz. Dlatego polecimy sobie aż tam na daleką północ, do Przybysławic, do Skalicy. Bo tam mamy jakąś rodzinę, chyba jakiegoś księdza? Jakoś tak. Koniu, zapraszam. I tak, mapkę poproszę. Czyli jak to sobie zrobimy? Zrobimy sobie tak, że pojedziemy do Przybysławic szybką podróżą. I nie mogę się stąd szybko przepodróżować. Dlaczego? Halo? Tak, o właśnie, nie wiem czemu tam nie mogłem. W każdym razie ciśniemy z powrotem do Przybysławic. Tutaj będzie jakaś mechanika odbudowy chyba tego miasta, bo jest jakieś osiągnięcie chyba za to, mam wrażenie. Ale jeszcze tego nie odblokowaliśmy. Coś czuję, musielibyśmy pójść do tego questa głównego i wtedy by nam się to odblokowało. No chyba, że teraz jak wrócimy, coś tu się pojawi, ale wątpię. W każdym razie, tak, przyjechałem tutaj tylko po to, żeby pojechać dalej właśnie do rodziny tego księdza i z nią zamienić parę słów. Zobaczymy, kogo tam spotkamy, zapewne jakichś rodziców, czy coś w tym stylu, może rodzeństwo. Nie wiem, jak to tam miało być, bo już nie pamiętam, dawno tego questa przyjęliśmy. No, gra, wczytuj się szybciej. Bo już się ostatnio chwaliłem, że się tak ładnie zaczęłaś wczytywać, a tu kurczę nagle taki ząg. Już widzę. No dobra, no dajmy jej chwilę. Ale za to chyba teraz trochę dłużej się tak wczytuję, ale przynajmniej nie doczytuję już później tekstur. Wydaje mi się. Dobra, tu przejedziemy sobie przez Przybysławicę. I tutaj za chwilę odbijemy gdzieś tutaj na prawo. Powinniśmy mieć ścieżkę. Ja się muszę podrapać po głowie. Musiałem na chwilę drugą rękę sobie dzwonić, dlatego musiałem galop wyłączyć. Jak ta druga ścieżka? Bo tu już dojechałem aż do obozu. To coś za daleko. Wait. Tutaj mamy ścieżkę, która odbija w tą stronę, w którą chcemy? Nie. Tu gdzieś była zaznaczona ścieżka. Dobra, pojedziemy trochę na przełaj. I może jakoś za chwilę odbijemy już troszeczkę bardziej w kierunku celu. O, dobra, jest ścieżka. Nie wiem, jak tam się do niej można było dostać z Przybysławic. Zgubiłem tą ścieżkę. Dobra, tam jedziemy na przełaj, już mi się nie chce. Wait, no gdzieś powinno być bardziej na prawo chyba. Zobaczmy, tu na prawo bardziej. Halo, ścieżka. Na mapie była zaznaczona jakaś ścieżka. Zresztą, dobra, tam walicie już. Pojedziemy sobie na przełaj, jak jedziemy. O, jest ścieżka, proszę bardzo. O, jakiś wielki wąwóz. Dobra, na szczęście mi nie zadało obrażeń, tyle dobrego. Chociaż teraz już się aż tak bardzo tym martwić nie muszę. Bo to życie nam się troszeczkę zregenerowało. Myślę, że jak już się skończę 3 i wrócimy do nagrywania tej gry, to myślę, że już wtedy pociśniemy sobie wątek główny, żeby w końcu to zrobić, bo już tak się tutaj miochamy z tymi różnymi questami pobocznymi, a tych głównych nie robimy w ogóle. Także dobrze by było to zmienić, chociaż te questy poboczne tutaj są nawet ciekawe, muszę przyznać. Coś jak w Wiedźminie, tak naprawdę, także tutaj to trzeba twórcom oddać, zrobili to naprawdę, naprawdę dobrze. Okej, no i mamy znaleźć rodzinę tego naszego całego księdza chyba i widzę, że to nie będzie aż takie proste jak podejście do jakiejś osoby, którą mi gra dosłownie wskaże.
Mamy tutaj cały teren poszukiwania, no ale tu mamy jakąś kobietę, pogadajmy z nią. Mother of God, you look like you've been assaulted. No bo byłem. I'm looking for the priest, Father Simon, and I heard you might know of him. Simon? What do you want him for? I'm looking for the priest who used to take care of St. James, and the locals tell me they saw him around here. I don't know if I can help you there. He'll never go back to his parish if you ask me. Very well. What is it you want to know? What went on between Simon and your daughter? Nothing that hasn't happened before. Our Mary was his housemaid in Scallets. She was pretty, very pretty. And he was young, and so things went the way they do between comely young folk. She came back home one day, heavy with child. Yes, these things happen. What can you do? I said as much. I was just glad our girl was provided for. Only she never had the chance to hold that babe in her arms. She didn't live through the birth. I'm very sorry. Such is a woman's lot in life. Men die in battle, and women in the arms of the midwife. And what happened to Simon? The poor man. He took it the worst. He was sure God's wrath smote Mary for her fornication. That's rubbish. People lie together out of wedlock all the time. God never smites them down. That's just what I told him. But it's hardly my place to lecture a priest. And who knows? Maybe he was right. The Lord moves in mysterious ways. He was overflowing with grief. He barely spoke, didn't eat, refused to take a new housemaid. And then, one fine day, the presbytery was deserted. It took a good season before another priest came along. Where can I find him? He's said to be wandering around here somewhere. I heard that too, and I'm inclined to believe it, even though I haven't seen him myself. How come? After our poor Mary went to her rest, we used some of the money he'd paid us to put a cross up by the roadside. And lately, there's been wreaths of comfrey turning up next to it. I don't take them there, nor my husband neither. You think Simon does? Who knows? Maybe it's a miracle. I could believe anything. But there's not been fresh ones for a while, so perhaps he's moved on elsewhere again. I see. Can you tell me where that cross is? Certainly. There are settling tanks for the mines to the west of Scallets. On the hill above them in the woods, there are several paths. Mary's cross is by one of them, close to the brook. All right. Thanks. I'll be going. Very good, then. And if you do find him, let him know that we have no hard feelings. I'll tell him. Take care. Dobra, czyli tu podejrzewam, moglibyśmy jeszcze z jej mężem pogadać, ale w sumie jakoś bardzo mi to potrzebne nie jest. Umyjmy się jeszcze w Bali. No i chodźmy, może się z nim zagadajmy tak na koniec tego odcinka, czemu nie? Dzień dobry. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. It may sound strange, but I'm looking for Simon, the priest. Father Simon? I last saw him when he was paying me damages. That was back when Mary was still with us. If you want to know something, ask the wife. I don't have the time or the will to talk about that man. I understand. Thank you. See you later. Dobra, czyli z nimi tak za bardzo nie pogadamy. Dobra, czyli możemy w takim razie od nich uciekać. No i co, pójdziemy sobie jeszcze zbadać w takim razie ten krzyż, który gdzieś tam jest w okolicy, jak już tutaj jesteśmy. Także podjedźmy, już pojedziemy na przełaj bezpośrednio. Zobaczymy, czy gdzieś dojedziemy. No halo, koniu, to jest. No czegoż on tu pojechać nie chce? Halo. Zresztą nie jest przecież stromo. Jakaś kuźwa niewidzialna bariera normalnie. Dobra. W galop ciśniemy jeszcze tylko krzyża, bym go sobie na końcu tego odcinka zbadał. Mam nadzieję, że się nam to uda. Mam nadzieję, że to też nie jest jakoś bardzo daleko. Nie chcę mi się już spoglądać na mapę, bo nas to jeszcze tylko bardziej spowolni. A i tak tutaj raczej nigdzie szybkiej podróży nie użyjemy. Tam na horyzoncie widać skalicę. Ale tam też na razie nie mamy potrzeby wracać raczej. A tutaj troszeczkę nam się jeszcze ta trawa doczytuje, widzę, ale to już możliwe jest problem tego, jak mam grę ustawioną z tym render dystansem. Po prostu, że te roślinki tak nam tutaj
popapują. Dobra, wiecie, że jednak jest trochę dalej. Być może mógłbym się jakoś tutaj szybko przetransportować do Skalicy. No ale cóż. Trudno. A tam w ogóle mamy jakąś wioskę. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Okej. Okay. Czyżby ze Skalicą była jeszcze inna wioska? No jest możliwe. Bo coś tutaj mamy zdecydowanie, ale co to jest? Chociaż on coś mówiła chyba o jakichś starych opuszczonych kopalniach. To możliwe, że to są te jakieś stare opuszczone kopalnie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Pól odkryliśmy, no spoko. Tak, to zdecydowanie jest chyba opuszczone. Oj, przepraszam koniku, już. Odpocznij sobie. Okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi tutaj na jego wytrzymałość. To ona mówiła, że to będzie się na jakimś wzgórzu, czyli tu musimy pewnie do góry podjechać. Dasz radę to zrobić, Siwek? Jeśli tak widzę chyba. Tak nie bardzo bym powiedział, nie bardzo. Dobra, no podjedźmy jakoś tędy, spróbujmy się wbić do góry. No, kurczę, no niestety tutaj nasz Siwek nie jest tak dobry jak Phobos z Assassin's Creed'a i aż tak bardzo nie umie się dobrze wspinać, chociaż i tak idzie mu całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Dobra, jest grób i jest ten krzyż, przy którym mieliśmy się znaleźć. Dobra, zejdźmy z konia i zbadajmy go w takim razie na szybko. Co my tu mamy? This must be that cross. Mary's mother was right. Someone did lay flowers here recently. Rozejrzyj się, Simon równie dobrze może... Szymon, może się równie dobrze... Aha, dobra, i tu już muszę się rozejrzeć po tej okolicy. Jak duży jest na przeszukania? A, nieduży. Dobra. Czyli co, mamy znaleźć gdzieś tą roślinkę, jak rozumiem, tak? W okolicy ewentualnie. No dobra. To przejdźmy się kawałek w górę strumienia. Nie wiem, jak duży ten obszar jest tak fizycznie, że... O Jezu, czemu ten Henryk tak odskoczył do tyłu? What the fuck? Dobra. O! Dzień dobry. Kim wy jesteście? Włóczęga. Hey, you! What are you doing here? I've come for the priest. Simon. There's no one here called that. There is. Do you take me for a fool? All right. Maybe there is someone here. What of it? We're not going anywhere. Dobra. Spróbujmy w takim razie tego. Aha, czy oni go tu wiążą? Dobrze mi się wydaje. I think you should talk less and move your legs more. And why is that? You think you got what it takes to beat us? I might. But it doesn't matter, because I saw you yesterday, and then stopped by Talmberg to report. So, unless you'd rather wait for Sir Divish's Captain Robard, you should go now. Shit! All right, we'll go. How far are they? Far enough, still. If you run, I'm sure you'll get away. Right, right. Thanks for the warning. Okej, no dobra, to jeszcze pogadajmy z ojcem Szymonem na koniec tego filmu. Are you all right? Yes, yes, I think so. Oh, what happened to those wretches? They're skulking around here somewhere. Good God! Couldn't you scare them off somehow? I'm afraid they'll be back. I'll see what I can do. Just don't hurt anyone. Ale przecież oni stąd uciekli. Dobra, nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, już go więcej przedłużać nie będę, tą sprawą i wszystkimi innymi zajmiemy się w odcinkach kolejnych już po E3, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów, na razie, no i cześć. In my head. Yeah.